trudnym momentem był szok, jaki przeżyłem, jak wszedłem tam pierwszy raz, czyli te rany. Młodzi ludzie, dziesiątki rannych chłopców, którzy no, nie mają kończyn. Na przykład mają urwaną kończynę i to jest na pewno szok. Szok rozległości ran. Tego, że fragmenty rakiet, fragmenty sprzętu, murawy, wszystkiego znajduje się w tych ranach, one są wbite i tak naprawdę nikt ich nie oszczędza. Przypadków i opowieści takich, które się zdarzają w tym szpitalu, takich niesamowitych, jest wiele. To był na przykład pacjent, któremu urwało rękę. To był chyba pierwszy pacjent, którego widziałem. No i on opowiedział, on był cały czas uśmiechnięty, on był cały czas zmotywowany, powiedział, leczcie mnie, ja jadę dalej walczyć. On powiedział, doktorze, czemu pan się tak smuci? Przecież urwało mi rękę, nie urwało mi dobrego humoru. Albo było wielu młodych chłopców, 20-kilkuletnich, którzy tracili nogi, ręce i w dalszym ciągu chcieli walczyć. Когда станков стреляют, это самый трудный момент, потому что и авиация. Потому что авиация очень быстрая и большие последствия. А танк, когда вот работал по нам, так понимаете, вот у, допустим, артиллерии, да, есть выход, его слышно. То есть вот у тебя пару секунд, мина летит или град. Ракета летит, и ты еще можешь спрятаться куда-то. Ты можешь, ну, даже банально просто упасть на пол. Для, ну, типа, он может за 3-4 километра быть где-то там под завалами, не видно его. И у него есть корректировщик, который корректирует, ну, чтобы по домам, чтобы по нам точно работал. И вот там сразу уже прилет. То есть прилет, когда в дом. То есть тут сидишь, и фух, рядом дома его нету. Туда снаряд залетает. И там все практически роби вражение. Раны są так olbrzymie, że my nie widujemy w Polsce czegoś takiego, albo nie widujemy na taką skalę, ponieważ ci żołnierze cały czas przyjeżdżają, ale to nie zmienia faktu tego, że oni w dalszym ciągu po nich nie widać smutku, oni są zawsze zmotywowani, oni chcą być szybko zdrowi, chcą wracać na front, żeby bronić swojej ojczyzny i to są niesamowite doznania, to jest coś, czego nigdy nie widziałem. Ja myślałem, że jesteśmy lekarze przygotowani na wszystko, a przynajmniej na wiele, ale się okazuje, że wcale tak nie jest. Jeżeli się widzi taką skalę bestialstwa, taką skalę ran, taką skalę inwalidztwa, bo tu tak naprawdę, jeżeli jest 19-20-letni mężczyzna, któremu urwało nogę czy urwało rękę, no to no, my tej ręki nie damy rady przeszyć. Ona najczęściej uległa amputacji w wyniku wybuchu. I to jest coś, co jest trudne do zaakceptowania. Но ранее я только мог сказать, что прилетела мина. Мина прилетела, как бы очень близко, и сзади я здесь нее осколки попали в спину, мимо непобратимы, вытащили меня, так можно сказать, с этих боевых действий, потому что тяжело было и так, но все равно есть люди, которые очень, ну, герои реально, в моих глазах это герои. Денис застал ранен. Został ранny w wyniku wybuchu miny w jego okolicach i został uszkodzony kręgosłup. Kręgosłup jego no, został zabezpieczony na wschodzie, no i później został przetransportowany do Lwowa po to, aby przeprowadzić już skomplikowaną operację rekonstrukcji po to, aby mógł chodzić. No i ta operacja się udała i tak się właśnie poznaliśmy. Także jak tylko się zagoiły rany, ukraińskie wojsko szukało dla niego miejsca dobrego do rehabilitacji, no i trafił w ten sposób do Polski. Rosjanie, wojska rosyjskie napadły jego rodzinę, napadły w ogóle mieszkańców Czernichowa, czyli wojska wycofujące się. Na początku się niby wycofało, a potem się okazało, że wróciły i zaczęły strzelać do cywilów. No i w wyniku tego bestialstwa zginął jego ojciec, a mama została ranna, ciężko ranna w nogę i w rękę, postrzelona. No i właściwie była jedną z dwóch osób, które przeżyły tę masakrę w Czernichowie. Ну когда вот когда дома, когда вот это вот начиналось, мы вообще не спали. И больница там же ж ни дня. Там, если даже немножко тишина была, мы прислушивались, мы уже как-то люди, кто в подвал, кто куда, уже были готовы. Мы там спать это
А ну и в транспорте, и получается, мы как еще с Украины, когда выезжали, вот впереди нас было 3 автобуса, сзади 2 машины, но потом автобус там возле мостика остановился, и все побегали, сказали нам назад возвращаться, там обстрел был. Мы вышли, и нас, получается, по лесу, чтобы мы кучками не собирались, а по лесу стояли, потому что когда обстрелы, присели все. И нас перевозили через, если не ошибаюсь, через Десну, на лодках. Вот, на лодках нас перевозили по 5 человек. А потом мы там и шли 4 или 4,5 километра. А потом уже полем бус уже так, автобус, не автобус, а такой микроавтобус подъехал. И нас вот это вот как погрузили и до Куликовки вот, вот так вот еще. Ну, страх вот такое вот было. Куда шо и как-то вот... My w tej chwili tak naprawdę wiemy o Buczy, wiemy o tym, co się działo blisko Kijowa. To, co się dzieje w Czernichowie, który jest zaminowany i doszczętnie zniszczony, to dopiero dowiemy się niedługo. A z tego, co opowiada Tatiana, to prawdopodobnie jest, można powiedzieć, że tamte zbrodnie były największe i najgorsze. Także no, jak tylko mi to powiedział, to powiedziałem, Denis, no, zrobię wszystko, aby twoja mama trafiła tutaj do Polski, do ciebie, aby po pierwsze była bezpieczna, po drugie, aby mogła wrócić do zdrowia. No i myśleliśmy o tym, jak mamę, która potem uciekła do Kijowa i mieszkała zupełnie u osób, których nie znała, które ją spotkały na ulicy, jak ewakuowała się z Czernichowa, jak szła pieszo po bombardowaniu jednym, drugim. Tych tam sytuacji tego typu było bardzo wiele. Tam za 2 dni chcieli ludzie wyjechać na autobusach, 6 autobusów, oni tam jak-to drugą drogę obstrzeliali полностью. My jechali jak... Jest moment, ta żyłeczka, my jej pользовались. To też, to strasznie ciężko. No, było, ja nawet nie wiem, jak to... Ja nie zadumowałaś tam, straszno mnie, больно или не страшно мне. Не, я не знаю даже, как это сказать. Адреналин срабатывает. Не было времени думать, там тебе страшно, больно или как, все быстренько. Сядем в поезд, по просто по Татьяне поехали до Киева. Там ее обнаружили в будинку, где мешкала, контем у каких-то особ. Przemiłych zresztą państwa, które się nią zaopiekowało. Podróż była nocnym pociągiem, także wygaszone zupełnie światła. Na dworcach było ciemno. Zasłonięte musiały być okna, no i słychać było co chwila alarmy, które no, jak przejeżdżaliśmy przez jakiekolwiek miasteczko, to ten alarm cały czas był. Tak samo było w Kijowie. Kilkukrotnie się odzywały alarmy. Widać było rakiety, które przelatywały nad miastem. Ponieważ okolice Kijowa cały czas były bombardowane, dlatego ta podróż była no, emocjonująca. Aczkolwiek no, tutaj nie myśleliśmy o tym. Myśleliśmy o tym, żeby po prostu Denis mógł znowu zobaczyć swoją mamę, żeby Tatiana mogła dotrzeć w bezpieczne miejsce i móc się leczyć. Później samochodem przywiozłem ją do Denisa, do Olsztyna. Prawa ręka jest bardzo uszkodzona, była konsultowana przez moich przyjaciół ortopedów, no i rzeczywiście powiedzieli jednoznacznie, że tego typu złamań to, czy właściwie można powiedzieć całkowitego zniszczenia stawu i kości ramiennej, to się nie widuje. Tatiana bardzo cierpi, no ale mamy wreszcie nadzieję na lepsze jutro. No ja jeszcze tak silno nie mogę сказать, że tam, no lepsze, da, lepsze. No ja już tak przywykła k szumu, że tak более-менее. Nie mogę tak сказать, że mnie tam все, мне хорошо, мне супер. Да, тут такого что нету. Но я переживаешь, конечно же, за операцию уж переживаю, да. Будет все хорошо, да, конечно. Для нас в данный момент Польша это как, ну, для детей, женщин, стариков, инвалидов это как тыл. Тыл, потому что Украина это сейчас фронт, а Польша это тыл. Да нет, конечно. У нас ему столько батареи в Украине. Если приехали, увидели. То есть это вообще нормально, это не воды. Ну, типа, это долг сражаться за свою землю.